W najbliższą sobotę przywitamy nowy rok, a to oznacza, że nadszedł najwyższy czas, aby wybrać najlepsze zestawy LEGO, które miały swoją premierę w trakcie bieżącego roku. Każdy w tym momencie został łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, a dla motywacji wyświetlam ostatnich 10 nowych subskrybentów. Do końca tego roku spróbujemy dobić do 29 tysięcy widzów. Brakuje jedynie 280 subskrypcji, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, drogi widzu, to zrób to właśnie w tym momencie. Dzisiejsze zestawienie opracowałem przede wszystkim na waszych zestawowych propozycjach, które podawaliście w zakładce społeczność, ale oczywiście dorzuciłem też coś od siebie. Ford F-150 Raptor z serii LEGO Technic. Moim zdaniem jest to najlepszy tegoroczny zestaw z serii LEGO Technic. Set ten składa się z 1379 elementów. W modelu nie zabrakło realistycznych detali, takich jak chociażby silnik V6 z ruchomymi tłokami. Potężne opony, jak i pomarańczowa kolorystyka współgrają ze sobą idealnie. Myślę, że zestaw ten znalazłby się nawet wyżej w naszym zestawieniu, gdyby nie fakt, że praktycznie cały ten model bazuje na naklejkach. Nawet klamki to naklejki. Ja rozumiem, że po pewnym czasie zbierania klocków LEGO można się przyzwyczaić do hurtowej ilości naklejek, ale dlaczego w takim modelu nie nadrukowali chociaż logo Forda? Set ten kosztuje 650 zł katalogowo, oczywiście za sprawą licencji. Skoro już jesteśmy przy samochodach, to przy nich zostańmy. W drugiej połowie bieżącego roku otrzymaliśmy model Koenigsegg Jesko. Może wreszcie poprawnie wymówiłem. W każdym razie zestaw ten składa się z 280 elementów i jestem jego szczęśliwym posiadaczem. Wybrałem ten zestaw bez wahania, bo jak dla mnie jest to najlepsza tegoroczna pozycja z serii LEGO Speed Champion. Bardzo podoba mi się kolorystycznie. Kolor zielony, wręcz limonkowy, idealnie pasuje, podobnie jak i przemycenie koloru niebieskiego oraz żółtego. Pod odpowiednim kątem pojazd ten wygląda, jakby brał udział w jakimś wyścigu. Muszę przyznać, że jak na serię Speed Champions, która jednak charakteryzuje się dużą liczbą naklejek, przy budowie tego modelu da się jeszcze jakoś zdzierżyć tą paletę naklejek. Zestaw ten kosztuje 90 zł katalogowo. W tym roku jedną z najgorętszych premier z serii LEGO Ideas była średniowieczna kuźnia, która naprawdę daje radę. Model ten świetnie pokazuje detale architektoniczne tego trzypoziomowego średniowiecznego budynku. W środku znajduje się warsztat z akcesoriami charakterystycznymi dla kuźni. Jest tam także palenisko ze świecącym klockiem LEGO imitującym żar oraz ogród z jabłonią i studnią. Zestaw ten śmiało można nazwać średniowiecznym modularem, zarówno pod względem wielkości, jak i liczby elementów, ponieważ set ten składa się z 2164 klocków. W tym zestawie na uwagę zasługują również cztery figurki, czyli kowal, łucznik oraz dwóch rycerzy herbu Czarny Sokół. Zestaw ten kosztuje 700 zł katalogowo. Powiem wam szczerze, że trochę mnie zaskoczyliście, bo było niewiele z waszej strony propozycji z zestawów z serii LEGO Star Wars, ale myślę, że większość z was zgodzi się ze mną, że tegoroczny X-Wing zasługuje na miano jednego z najlepszych zestawów LEGO na rok 2021. Niby można powiedzieć, że X-Wingów to już było tyle, że nie ma nawet sensu o tym modelu wspominać, tylko że z drugiej strony należy pamiętać, że w tym roku otrzymaliśmy sporo odchudzonych modeli LEGO Star Wars i do takiej grupy należy właśnie X-Wing, który składa się jedynie z 474 elementów. Przyznam, że trochę obawiałem się, jak wypadnie to zmniejszenie klasycznych modeli z Gwiezdnych Wojen, bo z zapowiedzi nie brzmiało to najlepiej, ale na całe szczęście projektanci LEGO podołali zadaniu i wypuścili przyzwoitego X-Winga. Jedynie nad czym ubolewam w tym momencie to cena tego zestawu. Bo najtaniej można zakupić ten model za 230 zł, czyli w cenie katalogowej. W sumie jesteśmy po świętach, więc cena za jakiś czas powinna wrócić do normy. LEGO City obroniło się chociaż jednym mocnym zestawem w tym roku, czyli traktorem. Nie ma co się dziwić, że tak jakby nie patrzeć, prosty model sprzedał się. Społeczność LEGO, a przynajmniej LEGO City, tęskni za farmerskimi klimatami. Farmy z prawdziwego zdarzenia to już nie ma prawie od 13 lat. Ja akurat już w 2009 zbierałem LEGO i naprawdę lubiłem ten motyw w LEGO City. Ciężko nie tęsknić za takimi setami, jak w obecnych czasach seria City głównie funduje nam motyw policji i straży pożarnej. W każdym razie tegoroczny traktor sprostał przynajmniej moim oczekiwaniom. Zestaw ten składa się ze 144 elementów i kosztuje 80 zł katalogowo. W tego typu zestawieniu nie mogło zabraknąć nowego Asgardu grubego Thora. Zestaw ten wygrywa przede wszystkim figurkami, a w szczególności taką jedną, czyli grubym Thorem. Ta figurka po prostu robi robotę, bo jak się dobrze przyglądniecie temu setowi, to nie jest to nic nadzwyczajnego. Zlepek elementów, a zarazem fajnych i ciekawych akcesorii. Społeczność LEGO dostała tak naprawdę to, co chciała, czyli grubego Thora oraz mieszkanko. Ja bym to nazwał takim wyluzowanym zestawem. Set ten składa się z 265 elementów i kosztuje 130 zł katalogowo, a dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy wyluzowany zestaw. Chyba jeszcze nigdy nie było takiego
takiego zestawu świątecznego, który byłby rozchwytywany równie podobnie jak sanie świętego Mikołaja. Ten zestaw jest tak dobry, że nawet jest obok mnie. Co tu dużo mówić, 343 elementy, w tym 4 renifery, cena katalogowa 150 zł katalogowo, jego dostępność, a raczej brak, ponieważ ten zestaw jest setem dedykowanym dla oficjalnych sklepów LEGO, jak i strony internetowej LEGO, więc łatwo wywnioskować, że za długo to on dostępny nie był, sprawiło, że zestaw ten przeważnie kupicie najtaniej za blisko 300 zł. Nie mam co do tego setu żadnych zastrzeżeń. Oby więcej takich świątecznych setów. Pora na wielką trójkę. Dosłownie wielką. Miejsce trzecie zajmuje Kevin sam w domu z LEGO Ideas. Raczej nie ma żadnego zaskoczenia, że zestaw ten znalazł się właśnie w tym materiale. Set z pewnością zrobił ogromne wrażenie na społeczności LEGO z naciskiem na polską społeczność LEGO. Wyobraźcie sobie, że w szczytowym momencie zestaw ten przebił prawie dwukrotnie swoją cenę katalogową, czyli 1100 zł. Myślę, że dużo osób zgodzi się ze mną, że jest to jeden z najlepszych zestawów z serii LEGO Ideas w historii. Oczywiście w Wigilię oglądałem Kevina i jak porównacie sobie klockową wersję domu z filmową, to nie ma praktycznie żadnej znaczącej różnicy. Tak w ogóle jestem ciekawy, czy ktoś składał z was ten zestaw jednocześnie oglądając Kevina. Dajcie znać w sekcji komentarzy. Miejsce drugie zajmuje Daily Bugle. To też jest kolejny zestaw, który wręcz miał pewne miejsce w tym zestawieniu. Set ten składa się z 3772 elementów i jak na standardy LEGO jest drapaczem chmur, który mimo faktu, że jest jednym wielkim polem bitwy, idealnie wpasuje się do chociażby modularowego miasta LEGO. Jakoś mocno nie siedzę w Marvelu, ale byłem na najnowszym Spider-Manie i cieplutko polecam. Nawet ostatnio z tatą zrobiliśmy sobie maraton z oglądania pierwszych części Spider-Mana. W każdym razie jest dużo minifigurek i są to bardzo dobre minifigurki. Choć dużo osób chce na przykład z tego zestawu tylko i wyłącznie samą taksówkę. Zestaw ten kosztuje 1350 zł katalogowo. Miejsce pierwsze i tutaj była naprawdę zacięta walka pomiędzy Daily Bugle a ogrodami miasta Ninjago. Ostatecznie wygrały ogrody, ponieważ było bardzo dużo głosów na ten zestaw, a poza tym składam sobie sukcesywnie ten zestaw od Wigilii. Aktualnie jestem na etapie składania muzeum i od razu po zmontowaniu tego filmu wracam do budowania. Ten set jest po prostu fenomenalny i nie tylko dla osób, które interesują się Ninjago. Ludzie kupują ten zestaw i łączą go z dokami oraz miastem Ninjago, bo to wygląda znakomicie. Natomiast jeśli mowa o fanach Ninjago, to ten zestaw jest po prostu dla was, a w szczególności etap budowy muzeum Ninjago. Ten zestaw jest przepełniony różnymi nawiązaniami, że aż łezka się wokół kręci, że to już w sumie minęło prawie 11 lat. Zestaw ten składa się z 5685 elementów i kosztuje 1350 zł katalogowo. Gratulacje dla ogrodów miasta Ninjago za zajęcie pierwszego miejsca. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. Pewnie już zauważyliście, ale po ponad 5 latach zmieniłem w nazwie mojego kanału małe L na wielkie L. Tak wiem, kolosalna różnica, ale lepiej to wygląda, poza tym jest też krótszy link do mojego kanału, który łatwo można zapamiętać. Chciałbym, aby każdy z was teraz napisał w komentarzu, jakie waszym zdaniem są najlepsze zestawy LEGO. Może być jeden, a może być też kilka. Po prostu chciałbym zobaczyć, że wy również bierzecie aktywny udział w życiu tego kanału. A już w najbliższy piątek będziecie mieli okazję wpaść na sylwestrowego live'a na moim kanale. Myślę, że wystartujemy gdzieś tak po godzinie 18, ale jeszcze w czwartek pojawi się post na ten temat. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!